9. edycja Narodowego Czytania Literatury 2020 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna czytają dla Państwa pracownicy Polskiego Radia Rzeszów. Akt drugi, scena druga. Alina Anna Leśniewska, Balladyna Maria Kornaga. Czy masz pełny dzbanek? Nie. Balladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle, Różyczko. Ja mam dzban pełny, mniej jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu, wszak ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać siorządłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pługa, będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro! Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, 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 ha. Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz, siostro? Powiedz szczerze, bo widzisz, rybko, są inni rycerze, ja będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty? Ty? Dobywa noża. Balladyna, co ten nóż znaczy? Ten nóż to na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina. Kalinko moja, co tobie, co tobie? Czego ty blada? Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko, usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora, ale nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, a jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służebników krocie, bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och, miła, co tobie? Ze wzrastającym pomieszaniem. Gdybym cię, siostro, zabiła... Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może by mi dała? Spróbuj, balladytko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro? Oddaj mi, bo... Bo? I cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz w dzbanek czy wierzbowe liście? I tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie, siostrzyczko, wyprzedzę. Ty? O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. Zbliża się i bierze ją za rękę. I ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż. Zabija. Puszczaj! Och, kumam! Pada. Co moje ręce zrobiły? O! Jezus Maria. Tu scena się urywa, gdyż czasu nam ubywa. Już za godzinę następna na falach będzie dostępna.